mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku, bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Zielony krawat paski. Gdzie jest mój zielony krawat? Muszę go założyć, inny nie pasuje do garnituru. Kochanie, spokój, krawat musi się znaleźć. Na pewno nie leży na swoim miejscu. Właśnie mówię, że nie leży, nie ma go. Kto ma mój krawat? Kochanie, a kto może mieć twój krawat? Tylko ty w naszej rodzinie nosisz krawaty. A Marek? Marek? Tato, ja mam twój krawat. No sama widzisz, mój krawat. Idę na randkę z Martą, na koncert, do filharmonii. Czy możesz mi pożyczyć krawata? To mój najlepszy krawat, jedwabny i elegancki. No właśnie, mój krawat jest do niczego. Rzeczywiście, to nie jest elegancki krawat. Ale jest twój, a ten jest mój. Nie możesz mu pożyczyć? Tato... Ty możesz założyć granatowy krawat. Ale to jest mój ulubiony krawat. To jest też mój ulubiony krawat. Dziękuję. Ojciec jest bardzo wspaniałomyślny. Daj mi ten granatowy krawat. Gdzie są moje korale? Ja nie mam twoich korali. Ja nawet nie mam swojego krawata. Proszę nie żartować. Kto ma moje korale? Czy wiesz, gdzie są moje korale? Twoje korale? Które? Dobrze wiesz. Długie, czerwone, te, które pasują do mojej sukienki. Ja nie mam twoich korali. Nie? Ja nie mam. A to? Co to jest? To przecież moje korale. To są korale Lalki, to są jej korale. Coś takiego. To nie są jej korale, to są moje korale. Nie wolno brać nie swoich rzeczy. A wolno zostawiać dzieci same w domu? Tata i ty wychodzicie, Marek wychodzi, a ja sama w domu cały wieczór. Kochanie, przecież wiesz, że pani Zielińska jest w domu. Tak, ale ona jest w swoim domu, nie w naszym domu. Ja wiem, mogę do niej iść albo zadzwonić. Ale to ty jesteś moją mamą, nie pani Zielińska. Ona jest mamą Piotrusia. Tak, wiem. Ale babcia ma urodziny. To jest jej święto i musimy złożyć życzenia. To przecież moja mama, a twoja babcia. A ja nie mogę iść do babci? Dziś są zaproszeni tylko dorośli. Razem pójdziemy do babci w niedzielę. A Marek też musi wychodzić? To jest mój brat i powinien się opiekować swoją siostrą. Ale czasami musi też spotykać się ze swoją dziewczyną. Oczywiście, jej koncert jest ważniejszy niż jego siostra. Będę to pamiętać. Przecież to nie jest moja skarpetka. Oczywiście, to nie jest twoja skarpetka. To jest moja skarpetka. To jest mój but. Czy ten pies musi zabierać moje rzeczy? To jest nasz pies i musimy znosić jego maniery. Gdzie jest mój zielony krawat w paski? Gdzie jest mój zielony krawat w paski? Gdzie jest mój zielony krawat w paski?
Na pewno nie leży na swoim miejscu. Na pewno nie leży na swoim miejscu. Na pewno nie leży na swoim miejscu. Kto ma mój krawat? Kto ma mój krawat? Kto ma mój krawat? Ja mam twój krawat. Ja mam twój krawat. Ja mam twój krawat. Mój krawat. Mój krawat. Mój krawat. Czy wiesz, gdzie są moje korale? Czy wiesz, gdzie są moje korale? Twoje korale? Które? Twoje korale? Które? Czy wiesz, gdzie są moje korale? Twoje korale? Które? Te, które pasują do mojej sukienki. Te, które pasują do mojej sukienki. Ja nie mam twoich korali. Ja nie mam twoich korali. Te, które pasują do mojej sukienki. Ja nie mam twoich korali. To przecież moje korale. To przecież moje korale. To przecież moje korale. Tak, ale ona jest w swoim domu, nie w naszym domu. Tak, ale ona jest w swoim domu, nie w naszym domu. To jest jej święto i musimy złożyć życzenia. To przecież moja mama, a twoja babcia. To jest jej święto i musimy złożyć życzenia. To przecież moja mama, a twoja babcia. Ale ona jest w swoim domu, nie w naszym domu. To jest jej święto i musimy złożyć życzenia. To przecież moja mama, a twoja babcia. Jej koncert jest ważniejszy niż jego siostra. Jej koncert jest ważniejszy niż jego siostra. Jej koncert jest ważniejszy niż jego siostra. Przecież to nie jest moja skarpetka. Przecież to nie jest moja skarpetka. To nie jest twoja skarpetka.
jest moja skarpetka. To nie jest twoja skarpetka. To jest moja skarpetka. To jest mój but. Czy ten pies musi zabierać moje rzeczy? To jest mój but. Czy ten pies musi zabierać moje rzeczy? To jest nasz pies i musimy znosić jego maniery. To jest nasz pies i musimy znosić jego maniery. Przecież to nie jest moja skarpetka. To nie jest twoja skarpetka. To jest moja skarpetka. To jest mój but. Czy ten pies musi zabierać moje rzeczy? To jest nasz pies i musimy znosić jego maniery. Jestem tu pierwszy raz. Czy w tym budynku odbywają się koncerty? Oczywiście. To siedziba towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Jest tu muzeum z pamiątkami po naszym największym kompozytorze i często odbywają się koncerty muzyki poważnej. Nie lubisz muzyki Chopina? Lubię. Nawet bardzo lubię. Tylko nigdy nie chodzę na koncerty. Od dziś chodzisz na koncerty. To tutaj. Rząd drugi, miejsca 17 i 18. Bardzo dobre miejsca. Sala jest piętro wyżej. Rząd drugi? To nasz rząd. Ale... Co? Ale nasze miejsca są już chyba zajęte. Rzeczywiście. To musi być pomyłka. Trzeba to wyjaśnić. Przepraszam bardzo, ale państwo siedzą na naszych miejscach. O nie. My siedzimy na swoich miejscach. Proszę. To nasze bilety. Rząd trzeci. Miejsce 17 i 18. To właśnie te miejsca. Nasze miejsca. Przepraszam bardzo, ale to jest rząd drugi, a nie trzeci. Rząd trzeci jest dalej. O, tam są państwa miejsca. Patrz. No to proszę. No, rząd drugi i miejsce 17 i 18. No, nasze miejsca, dobrze siedzimy. Ale to nasze bilety. A, no, tak, rozumiem, tak. No, w takim razie... W takim razie idziemy na swoje miejsce, nie? Na biletach jest niewyraźny napis. Stąd pomyłka. Siadamy. Skąd ten pośpiech? Tam siedzi moja ciotka Anna. Nie może mnie zobaczyć. Dlaczego? Chcę poznać twoją ciocię. Moją ciocię? Lepiej nie. To dość dziwna osoba. W całej rodzinie nie ma takiej dziwaczki. Co się martwisz? Myślisz, że w mojej rodzinie nie ma dziwaków? Może i są, ale na pewno nie tacy jak moja ciocia.
Boże. Marek! Ty na koncercie? Niesłychane. Dzień dobry, ciociu. Dobry wieczór. Czy to twoja dziewczyna, Marku? Ciociu. Nie ma się czego wstydzić. Twoja dziewczyna jest bardzo ładna. A twoja ciocia, Marku, bardzo miła. A to jest mój przyjaciel Sebastian. Jest malarzem. Jego obrazy można obejrzeć w galerii na krakowskim przedmieściu. To żadna wielka wystawa, tylko kilka moich prac. Pejzaże, portrety czy martwa natura? Twoja dziewczyna interesuje się malarstwem? Tak, trochę. Maluję głównie pejzaże, ale chciałbym namalować portret twojej dziewczyny. Jej portret? Pan chyba żartuje. Nie żartuję. Spójrzcie tylko na jej oczy. I włosy. Musimy już iść. Moja siostra jest sama w domu. Tak? A gdzie są twoi rodzice? Jak to gdzie? Na urodzinach babci. Dzisiaj są jej urodziny? To niemożliwe. Jak mogłam zapomnieć o urodzinach swojej matki? No właśnie. Sebastian, idziemy. Jej portret możesz malować później. Teraz idziemy na urodziny mojej matki. Do widzenia. Moja ciotka jest wielką dziwaczką, a jej znajomi nie są inni. Co powiesz o koncercie? Będę tu przychodzić częściej, szczególnie w twoim towarzystwie. Idziemy na lody? Chętnie, ale chyba spieszysz się do domu. Moja siostra może trochę poczekać. Ale nasze miejsca są już chyba zajęte. Ale nasze miejsca są już chyba zajęte. Rzeczywiście, to musi być pomyłka. Rzeczywiście, to musi być pomyłka. Przepraszam bardzo, ale państwo siedzą na naszych miejscach. Przepraszam bardzo, ale państwo siedzą na naszych miejscach. O nie, my siedzimy na swoich miejscach. Proszę, to nasze bilety. O nie, my siedzimy na swoich miejscach. Proszę, to nasze bilety. O, tam są państwa miejsca. O, tam są państwa miejsca. Rząd drugi, miejsca 17 i 18. Nasze miejsca. Dobrze siedzimy. Rząd drugi, miejsca 17 i 18. Nasze miejsca. Dobrze siedzimy. Przepraszam bardzo. Ale państwo siedzą na naszych miejscach. O nie, my siedzimy na swoich miejscach. Proszę, to nasze bilety. O, tam są państwa miejsca. Rząd drugi, miejsca 17 i 18. Nasze miejsca, dobrze siedzimy. Ale to nasze bilety. Ale to nasze bilety.
takim razie idziemy na swoje miejsca. W takim razie idziemy na swoje miejsca. Czy to twoja dziewczyna, Marku? Czy to twoja dziewczyna, Marku? Twoja dziewczyna jest bardzo ładna. Twoja dziewczyna jest bardzo ładna. A twoja ciocia bardzo miła. A twoja ciocia bardzo miła. A to jest mój przyjaciel Sebastian. Jego obrazy można obejrzeć w galerii. A to jest mój przyjaciel Sebastian. Jego obrazy można obejrzeć w galerii. Tylko kilka moich prac. Tylko kilka moich prac. Chciałbym namalować portret twojej dziewczyny. Chciałbym namalować portret twojej dziewczyny. Jej portret? Jej portret? Moja siostra jest sama w domu. Moja siostra jest sama w domu. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są twoi rodzice? Na urodzinach babci. Na urodzinach babci. Dzisiaj są jej urodziny? Jak mogłam zapomnieć o urodzinach twojej matki? Dzisiaj są jej urodziny? Jak mogłam zapomnieć o urodzinach swojej matki? Co? Moje buty? Co one tu robią? I moje też. Pełno naszych ubrań. A to czyje? Nie mówi, może Marka. Tak, chyba jego. Kto mógł to wszystko zrobić? Marek! Marek! Mama! Tata! Magdusiu, co tu się dzieje? Co robią tu wszystkie ubrania? Przecież to są nasze ubrania. To do zabawy. Lubię bawić się w teatr. A do tego potrzebne są kostiumy. Przecież masz swoje ubrania. Ale wasze są ładniejsze. Ale nasze są za duże. Sama widzisz. Kto rozrzucił moje rzeczy? Magda bawi się w teatr.
bludów, jak człowiek siedzi w domu sam. I też się nudzi? Mój podkoszulek. Mój sweter. Mój pasek. Nie umiesz bawić się w teatr? Nie umiem. To mój kapelusz. Widzisz? Umiem bawić się w teatr z twoimi kostiumami. Moje buty. Moje buty. I moje też. I moje też. Pełno naszych ubrań. Pełno naszych ubrań. Nie mój. Nie mój. Tak, chyba jego. Tak, chyba jego. Przecież masz swoje ubranie. Przecież masz swoje ubranie. Ale wasze są ładniejsze. Ale wasze są ładniejsze. Trzeba tu zrobić porządek. Szukaj swoich rzeczy, a ja poszukam swoich. To moje spodnie. A to moja bluzka. Czy ja to koszula Marka? Tak, to jego koszula. Nie wiedziałem, że mam tyle ubrań. Ale to jest chyba twoje. A to twój krawat czy Marka? Mój. Magda używa do zabawy w teatr tylko naszych rzeczy. Tak, swoich nie. Musimy sprzątać po naszych dzieciach. Cóż, taki jest nasz los. Trzeba tu zrobić porządek. Czyja to koszula? Czyj to podkoszulek? Czyj to sweter? Czyje to buty? Czyje to ubranie? Czy to twój podkoszulek, Marek? Czy to twój krawat? Trzeba tu zrobić porządek. Czyja to koszula? Czyj to podkoszulek? Czyj to sweter? Czyje to buty? Czyje to ubranie? Czy to twój podkoszulek, Marek? Czy to twój krawat? Gdzie jest mój zielony krawat w paski? Ja was proszę, ja was błagam, posprzątajcie ten bałagan. Ja was proszę, ja was błagam, posprzątajcie ten bałagan. Mamo, gdzie są moje kapcie? Skąd mam wiedzieć? Pytaj babcie. Reksio zjada waszą kaszę. Czyje to kasety? Nasze. Ja was proszę, ja was błagam, posprzątajcie ten bałagan. Znajdźcie, tacie, jego klucze. Nie mam czasu, ja się uczę. Zdejmij krawat z żyrandola. To jest moja Coca-Cola. Ja was proszę, ja was błagam, posprzątajcie ten bałagan. Mamo, tato, to jest Anka. To jest jego koleżanka?
Piotr Kowalski, moja żona. To jest matka narzeczona! Ja was proszę, ja was błagam! Potrząsajcie ten bałagan! Ja was proszę, ja was błagam! Potrząsajcie ten bałagan! Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego! Uczmy się polskiego!